miejscu na tej świętokrzyskiej ziemi zabrzmiały słowa sercańskiego oddania na chwałę Boga, aby mu się bardziej konsekrować, na ofiarę oddaną Jego miłości i całym życiem dokładnie naśladować Chrystusa. Wobec obecnych tu współbraci ślubuje czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według konstytucji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusa, którzy chcą złożyć pierwsze śluby zakonne. Adam Podsiadło, syn Ryszarda. Jestem. Krzysztof Satoła, syn świętej pamięci Andrzeja. Jestem. Dariusz Dowiak, syn Jerzego. Jestem. Kochani bracia, o co prosicie Boga i Jego święty Kościół? Prosimy o miłosierdzie Boże, a także o łaskę życia w zjednoczeniu z oblacją Chrystusa w tym zgromadzeniu. Przewielebni księża, kochani współbracia, czcigodne siostry i bracia, najdrożsi nowicjusze. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co posiadasz, po tym przyjdź i chodź za mną. Usłyszeliśmy te słowa Jezusa. Słowa sakramentalne, w których Bóg wzywa człowieka słabego i grzesznego, aby podzielał tę wizję życia, której wzorem jest dla nas sam Chrystus. Będziemy za chwilę współuczestnikami złożenia ślubów zakonnych przez naszych nowicjuszy. Złożą swe śluby na chwałę Boga, podejmując trud dążenia do świętości i ku zbawieniu bliźnich. Ślub we wspólnocie Kościoła, konsekracja zakonna, to nade wszystko akt wiary w Boga, Stwórcę i Odkupiciela człowieka. W ślubie ofiarujemy Bogu nie tyle rzeczy, ale przede wszystkim samych siebie. Ofiarujemy Mu nasze serce, ten najcenniejszy skarb, który posiadamy, który jest również Bożym darem. Ludzka osoba daje siebie w sposób wolny, z czystej miłości, dlatego, że umiłowała odwieczną miłość Boga, dlatego, że wierzy w tę miłość. I młody człowiek uwierzył w to, że krocząc za Chrystusem mogę otrzymać najwięcej, a raczej mogę stawać się prawdziwym, autentycznym człowiekiem. Oddajemy Bogu najwyższą cześć i chwałę i pragniemy zjednoczyć się z Nim, naśladować Go poprzez trudy codziennego życia, poprzez branie tego brzemienia, które czasem sami dla siebie stanowimy, brzemienia naszych ludzkich wad i słabości, a jednak wierzymy w to, że doskonałość może być naszym udziałem. Jeśli chcesz być doskonały, Chrystus proponuje doskonałość. On wie, że jest ona możliwa, doskonałość bycia człowiekiem, świętość, która pochodzi od Boga, która jest Jego wielkim darem. Oto prawdziwa perspektywa życia, pełnia człowieczeństwa, doskonałość, świętość, prawdziwe bogactwo. Młodzieniec, który spotkał Jezusa i chciał osiągnąć życie wieczne i jakoś chciał być doskonały, w pewnym momencie odchodzi smutny. Odchodzi smutny dlatego, że pokłada nadzieję w tym bogactwie, które ostatecznie nie napełnia ludzkiego.
wobec obecnych tu współbraci na Twoje ręce przewierzchny księże prowincjale ślubuję na rok czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według konstytucji zgromadzenia księży Najświętszego Serca Jezusowego. Rodzinie tej całym sercem się poddaję, aby za łaską Ducha Świętego i za stawiennictwem Maryi Dziewicy w służbie Boga i Kościoła osiągnął doskonałą miłość. Najświętszemu sercu Jezusa całego siebie oddaję dziś i powierzam, aby za Twoim przykładem, według wymagań naszych konstytucji, życie moje Bogu Ojcu w nieustannej ofierze składać. Ofiaruję przeto boskiemu majestatowi moje modlitwy, pracę, radości i cierpienia, aby złączone w jedno z Twoimi uczuciami mogły stać się nieustającą ofiarą miłości i zadośćuczynienia. Błagam zarazem Boga, aby mnie, niegodnego sługę swego, przyjąć raczył jako hostię poświęconą Jego miłości.